zdarzają się. Oj, gotują, strzelają. Każdy z nich, zobaczycie Państwo, inną taktykę ognia prowadzenia stosuje. Szeregami, z przyklękiem, manewrując na polu, zawsze pamiętali o swoich rannych. Często zabierając towarzyszy umierających ze sobą. Ruszyły szwedzkie regimenta, które od króla swego, który wyczuł, że jest szansa Polaków pokonać w bitwie walnej, rozbić ich i drogę do Gdańska otworzyć, kazał napierać, nie czekać. Ostrzał artyleryjski z obu stron w owej bitwie był dosyć duży. Chociaż do dnia dzisiejszego nie zachowały się jakieś przekazy, ile to prochu w owej bitwie zużyli. Aczkolwiek z innych bitw pochodzą źródła, które mówią, że podczas odbierania szwedzkiego ataku na płuc zużyto 60, zużyto 13 cytnarów prochu. Często właśnie, to teraz to Państwo zobaczą, piechota polska atakuje na broń białą. Było to dla pikinierów. Nie było to jakimś wielkim zaskoczeniem, ale dla muszkieterów uderzenie na broń białą było często bardzo dużym zaskoczeniem. Oni takiej taktyki nie stosowali. Strzelano szeregami. Taktyka właśnie polegała na ustawieniu całej grupy chorągwi i stosowanie kontrmarszu, to znaczy kontrmarsz taki jak teraz Szwedzi zrobili, przechodzenie między szeregami mógł być w obronie lub w ataku. Wyglądało to w ten sposób, że szeregi w zależności od potrzeby żołnierzy przechodziły w przód albo w tył i wtedy cała kolumna napierała albo się cofała. Artyleria grzmiała owego dnia od samego rana, zarówno po stronie szwedzkiej, jak i po stronie polskiej. Właśnie pikinierzy w starciu z piechotą strzelecką za dużo szans nie mieli. Oni byli bardzo dobrą, powiedzmy, formacją, kiedy dochodziły do walki. Wręcz, kiedy zdobywano szańców i nie było czasu na ładowanie kolejnej strzelby, kolejnej armaty. W tej bitwie założenie było takie, że szańce pod wsią zwaną Rokitkami
były zbudowane po to, aby dać wstręt nieprzyjacielowi. To nie była główna linia obrony, jedno linia obrony wstępnej, takiej, żeby sprawdzić, jak Szwed bardzo jest zawzięty do ataku, żeby go trochę zmiękczyć. Szwedzi, widząc jak napierali, że Polacy odpuścili obronę. Szańca postawiona przed Francuzami. Wiedzieli, że jest tu ich szansa na pokonanie wojsk naszych. Zaczęli bardzo mocno napierać. Ich nie regimenty, maszerując, wykorzystując technikę walki liniowej, wykorzystując technikę walki z dwóch szeregów, gdzie pierwszy przyklękał, drugi luki między pierwszym wypełniał, gotował się do strzału i nad głowami pierwszego do ziemi przypadniętego ogień prowadził celem zwiększenia liczby wystrzałów oddanych w jednym razie. Armaty również nie próżnowały, prowadząc ostrzał zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ustawione poza zasięgiem broni ręcznej, mogły dowolnie mocno prowadzić ogień. Aczkolwiek skuteczność ognia prowadzonego w owym czasie zarówno z broni ręcznej, jak i artylerii nie była zbyt wielka. O czym możemy powiedzieć, patrząc na straty, jakie poniosła zarówno strona szwedzka, jak i strona polska, gdzie w pierwszym dniu kronikarze podają, że w wyniku ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez Szwedów na obóz polski zginął jedynie jeden chłop i stara baba. Znaczy się, Szwedy w kuchnię trafili. No i bardzo ważny element w wojsku. Zniszczyli. Tam widzę straszna walka wręcz. O szaniec, o wieś Rokitki prowadzona jest. Tam jeszcze tą wieś bronią oddziały kozaków. Kozacy zostali sprowadzeni w Prusie Królewskiej przez hetmana Koniec Polskiego. On wymyślił sobie taką taktykę, nie mogąc poradzić sobie ze szwedzką flotą, która operowała na wodach Zatoki Gdańskiej. Handel w Gdańsku psuła, blokowała nasze porty. Postanowił z racji małej głębokości ściągnąć właśnie kozaków, którzy na swoich czajkach żeglugę szwedzką by psuli. I z tymi kozakami było tak. Jedynym ich sukcesem było zdobycie okrętu szwedzkiego. Dużego okrętu szwedzkiego. Ale dokonali tego już po podpisaniu pokoju, o którym oni nie wiedzieli. No i niestety, jak się król o tym hetman się dowiedział, zobowiązał ich do oddania owego okrętu. No ale to znaczy, jak to łup oddać, to tak się nie godzi. Oddali ten okręt, demontowując z niego wszystkiego, co można było zdjąć
i nawet goście z pokładu wyciągnęli. Mieli oddać okręt, okręt oddali. Jeno bez niczego. I owi właśnie kozacy, tam w tym, w tej wsi Rokitki, zacięcie się bronią, wykorzystując chałupy, wykorzystując płotki, Szwedzi dokonali przegrupowania pikinierów, ustawiając na jednym ze skrzydeł. Sugeruje to atak wojsk ichnich, przynajmniej próbę ataku i próbę zdobycia wsi Rokitki, co zmusi Polaków do cofnięcia się na pozycję główną. I wypieranie powoli ze wszystkich zajętych pozycji. Wyczuli swoją przewagę, wyczuli. Król szwedzki sam ich do boju zagrzewał. Polacy strzelają liniami, Szwedzi za to ustawili małe kwadraty i próbują ostrzeliwać pozycję główną, a pikinierzy szykują się do walki wręcz o wieś Rokitki. W ten sposób muszkieterzy będą blokować ogniem polską pozycję, a pikinierzy dokonają szturmu. Zobaczymy, czy skutecznego, na wieś Rokitki. Zaraz tam wszystko się rozegra, co się ma rozegrać. O, widzę, że przemieszczają też cały oddział muszkieterów, który ma wesprzeć szwedzkich pikinierów. Trup się gęsto kładzie. Kto przewagi jakiej dokonał? Kozacy straszliwie bronią swojej pozycji. Udało się przełamać oporu polskiego. Szable poszły w ruch. Udało się zatrzymać kolejny szwedzki atak.